Kąpiel i towarzyszące jej rytuały to dobry wstęp do wieczornego wyciszenia maluszka. Jak zadbać, żeby to, co nastąpi później, pomogło maluchowi zrelaksować się, spokojnie zasnąć i przespać całą noc? Po pierwsze, kolacja bez ostrego światła i hałasów. Niezależnie od tego, czy karmisz maluszka piersią czy butelką, zadbaj o to, by ostatni posiłek przed snem przebiegał w spokojnej atmosferze. Bez pośpiechu, zbędnego stresu i dodatkowych bodźców. Możesz lekko przygasić światło, wyłączyć sprzęty generujące zbędne dźwięki i poprosić pozostałych domowników, by zadbali o ciszę. Postaraj się celebrować te wspólne wieczory z maluszkiem. Kiedy jesteś zmęczona, kolacja twojej pociechy może być również chwilą oddechu dla ciebie. Po drugie, kołysanie, tulenie, śpiewanie. Jedni rodzice śpiewają kołysanki, inni czytają wierszyki, jeszcze inni tworzą własne opowiadania. Nie ma jednak wątpliwości, że spokojny, delikatny głos rodzica koi i wycisza malucha. Niezwykle ważną częścią tego rytuału jest również dotyk. Być może maluch zasypia w twoich ramionach, a być może wystarczy, że trzyma cię za rękę przez szczebelki w łóżeczku. Pamiętaj, żeby dać dziecku to, czego potrzebuje. Wbrew powszechnie powtarzanej opinii nie przyzwyczai się. Przeciwnie, będzie rósł zdrowy i szczęśliwy, aż wyrośnie. Jeszcze zatęsknisz za przytulaskami przed snem. Po trzecie, wsparcie w walce z kolką. Nawet co trzecie niemowlę zmaga się z kolką niemowlęcą. Układ pokarmowy człowieka dojrzewa do 6 miesiąca życia. Do tego czasu nie jest w stanie wszystkiego dobrze strawić. Dziecko na ból reaguje więc płaczem, rozdrażnieniem i napinaniem mięśni. Pamiętaj, że rozwój malucha i jego wzrastanie są prawidłowe, a za jakiś czas on z kolki wyrośnie. Choć nie wiadomo, co dokładnie stanowi jej przyczynę i nie ma na nią jednego lekarstwa, istnieją sposoby, które pozwalają dziecku się wyciszyć i łagodzą większość objawów. Jeśli mierzysz się z kolką niemowlęcą, to najlepiej wiesz, czy twojego malucha wyciszy masaż pomiędzy kolejnymi atakami, biały szum, czy może kropelki zawierające Simeticon, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu nagromadzone w jelitach maluszka. Moja córeczka cierpi na kolkę niemowlęcą, więc naszym obowiązkowym punktem dnia jest masaż i rozgrzewanie brzuszka. Podaję jej również kropelki z Simeticonem, które pomagają pozbyć się zalegających w jelitach pęcherzyków powietrza. Dzięki temu atak kolki przebiega łagodniej. Złagodzenie objawów kolki pozwoli dziecku łagodniej wejść w tryb nocny i spokojnie zasnąć. Tobie również.